Witam Państwa radnych, witam pracowników jednostek starostwa, witam zaproszonych gości. Otwieram obrady 37. sesji Rady Powiatu Kozieńskiego w dniu 28 grudnia 2017 roku. Przed przedstawieniem dzisiejszego porządku bardzo proszę o powstanie. Chciałbym, żebyśmy wszyscy uczcili minutą ciszy pamięć, osobowość i osobę naszej koleżanki, pani Anny Kurp. Dziękuję bardzo. Na podstawie listy obecności stwierdzam prawomocność naszych obrad. W stosunku do proponowanego wcześniej porządku obrad w międzyczasie wpłynęło postanowienie komisarza wyborczego o wygaśnięciu mandatu pani radnej Anny Kurp oraz postanowienie o objęciu mandatu przez pana Krzysztofa Tomasza Sałka, dlatego będziemy mieć w naszym porządku obrad ślubowanie pana radnego. Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco. Punkt pierwszy, otwarcie obrad i stwierdzenie kworum. Punkt drugi, złożenie ślubowania przez radnego wstępującego w miejsce radnego, którego mandat wygasł. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. Punkt czwarty, sprawozdanie starosty z prac zarządu. Punkt piąty, interpelacja i zapytania radnych. Punkt szósty, sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego. Punkt siódmy, rozpatrzenie projektów uchwał numer 37/223/2017 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2018 rok, numer 37/224/2017 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2017-2028, numer 37/225/2017 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kozienickiego na 2017 rok, numer 37/226/2017 w sprawie przekazania prowadzenia zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko województwu mazowieckiemu. Numer 37/227/2017 w sprawie sprzedaży województwu mazowieckiemu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Garbatce Letnisko, oznaczone działki numer 291-295. Punkt 8. Uchwalenie budżetu Powiatu Kozienickiego na 2018 rok. Podpunkt A. Przedstawienie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2018-2028 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Podpunkt B. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kozienickiego projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 i o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego w budżecie deficytu. Podpunkt C. Przedstawienie opinii Komisji Budżetu Finansów Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego. Podpunkt D. Dyskusja. Podpunkt E. Podjęcie uchwały nr 37/228/2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2018-2028. Podpunkt F. Podjęcie uchwały budżetowej na 2018 rok nr uchwały 37/229/2017. Punkt 9.
Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Punkt 10. Sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad. Bardzo proszę, czy ktoś z Państwa do proponowanego porządku ma jakieś uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam przyjęcie porządku obrad. Przystępujemy do realizacji punktu drugiego. Ja pozwolę sobie odczytać postanowienia. Postanowienie komisarza wyborczego w Radomiu z dnia 11 grudnia 2017 roku w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Powiatu Kozienickiego na podstawie stosownych przepisów. Komisarz wyborczy w Radomiu postanawia, co następuje. Paragraf 1. Stwierdza się wygaśnięcie mandatu radnej Anny Mirosławy Kurb w okręgu wyborczym numer 3 z listy numer 4. Komitet Wyborczy Platformy Obywatelska RP wskutek śmierci. Paragraf 2. Postanowienie komisarza wyborczego w Radomiu o wygaśnięciu mandatu radnego przesyła się wojewodzie mazowieckiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Kozienickiego. Paragraf 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. I postanowienie komisarza wyborczego w Radomiu z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie obsadzenia mandatu radnego Rady Powiatu Kozienickiego na podstawie stosownych przepisów. Komisarz wyborczy w Radomiu postanawia, co następuje. Paragraf pierwszy. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Anny Mirosławy Kurb w okręgu wyborczym numer 3 stwierdzonym postanowieniem komisarza wyborczego w Radomiu z dnia 11 grudnia 2017 roku stwierdza się wstąpienie na jej miejsce pana Krzysztofa Tomasza Sałka, kandydata z tej samej listy numer 4, Komitet Wyborczy Platformy Obywatelska RP, który w wyborach uzyskał kolejno największą liczbę głosów, a nie utracił prawa wybieralności oraz nie zrzekł się pierwszeństwa do objęcia mandatu. Paragraf 2. Postanowienie doręcza się niezwłocznie zainteresowanemu wojewodzie mazowieckiemu oraz przewodniczącemu Rady Powiatu Kozienickiego. Paragraf 3. Postanowienie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej. Oba postanowienia podpisał komisarz wyborczy w Radomiu Grzegorz Wójtowicz. Bardzo proszę pana radnego, który obejmuje mandat radnego powiatu kozienickiego, o złożenie ślubowania. Bardzo proszę państwa o powstanie. Tak, proszę przeczytać. Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec narodu polskiego, strzec suwerenności i interesów państwa polskiego, czynić wszystko dla pomyślności ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu i dobra obywateli. Przestrzegać konstytucji i innych praw Rzeczpospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż Bóg. Dziękuję bardzo. Od tej chwili jest już pan radny powiatu kozienickiego i może brać udział w głosowaniu. Zamykam punkt drugi. Przystępujemy do realizacji punktu trzeciego. Do chwili rozpoczęcia dzisiejszej sesji nie wpłynęły uwagi do protokołu sesji ostatniej. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam jednogłośnie przyjęcie protokołu. Zamykam. Jeden. Przepraszam bardzo. Zamykam punkt trzeci. Przystępujemy do realizacji punktu czwartego. Sprawozdanie starosty z prac zarządu. Panie Przewodniczący, Panie Panowie Radni, Szanowni Państwo. Od ostatniej sesji 27 listopada 2017 roku Zarząd Powiatu obradował 4 razy. Zarząd Powiatu zajmował się sprawami budżetowymi starostwa i jednostek organizacyjnych. Podjął 2 uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok. Zarząd zapoznał się z uchwałami składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu
w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu w budżecie. Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie opiniuje projekt uchwały z uwagą. W sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2028 RIO pozytywnie opiniuje projekt uchwały z uwagą. Zarząd wyraził zgodę na wszczęcie procedury wyboru banku w związku ze zbliżającym się terminem 31 stycznia 2018 rok zakończenia umowy na świadczone przez Bank Pekao S.A. oddział Radą usługi bankowe dla Starostwa Powiatowego. Zarząd Powiatu podjął uchwały w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie kozińskim w 2018 roku. Wybrana została oferta złożona przez Fundację Instytut Aktywizacji Regionów Gdyni zgodnie z protokołem z posiedzenia Komisji Konkursowej z dnia 24 listopada 2017 roku wpłynęło 6 ofert. Wszystkie spełniały wymogi formalne. Po ocenie merytorycznej największą ilość punktów uzyskała Fundacja Instytut Aktywizacji Regionów Gdyni. W sprawie upoważnienia do sprawowania kontroli nad organizatorem rodzinnej pieczy zastępczej, rodzinami zastępczymi prowadzącymi rodzinne domy dziecka oraz placówkami opiekuńczo-wychowawczymi do sprawowania kontroli upoważnia się naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Spraw Społecznych i Obywatelskich oraz dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W sprawie udzielenia pełnomocnictwa panu Marcinowi Stysiowi, dyrektorowi PZPR w Kozińcach, do wykonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kozińcach. W sprawie upoważnienia dyrektora SPZ ZOS w Kozińcach do przeprowadzenia postępowania mającego na celu wyłonienie podmiotu przeprowadzającego badanie finansowe za 2017 rok w SPZ ZOS w Kozińcach. W sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego dotyczy nauczyciela pierwszego liceum ogólnokształcącego. W sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o jego przypadku, dotyczy pojazdu marki Opel Astra. Wartość rynkowa pojazdu na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę samochodowego wynosi minus 700 zł i jest wartością ujemną. W sprawie likwidacji pojazdu, który stał się własnością powiatu na podstawie orzeczenia sądu o jego przypadku, dotyczy pojazdu marki Volkswagen Golf. Wartość rynkowa pojazdu na podstawie wyceny sporządzonej przez rzeczoznawcę wynosi minus 1600 zł i jest wartością ujemną. W sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Kozińcach projekt na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmianami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz nową strukturą organizacyjną Powiatowego Urzędu Pracy. W sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagrodzenia dla Powiatowego Urzędu Pracy w Kozińcach projekt na wniosek dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w związku ze zmianą ustawy o pracownikach samorządowych oraz zmianą rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zarząd zajmował się sprawami SPZ ZOS w Kozińcach, wyraził zgodę dla dyrektora SPZ ZOS na zaciągnięcie firmie Siemens Finans Spółka Akcyjna pożyczki na spłatę porozumienia innowacyjnego z firmą Magellan o wartości na dzień 30 września 2017 roku równej 3 199 803 zł 73 grosze. Oprocentowanie mniejsze zobowiązania o 1,14%. Zarząd zajmował się sprawami z zakresu oświaty. Zarząd wyraził zgodę dla dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Kozińcach na wszczęcie procedury likwidacji technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W roku szkolnym 2017-2018 nie ma uczniów w wyżej wymienionej szkole. Zarząd wyraził zgodę dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisku na wszczęcie procedury likwidacji technikum na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej. W roku szkolnym 2017-2018 szkoła nie podjęła działalności z powodu braku naboru.
Zarząd wyraził zgodę na dofinansowanie doczesnego dla nauczyciela w Zespole Szkół nr 1 w Kozienicach w kwocie 300 zł. Zgodnie z uchwałą Zarządu Powiatu nr 25 z 2003 roku z 10 czerwca 2000 roku wysokość dopłaty doczesnego wynosi 300 zł za semestr w ramach środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Zarząd analizował wniosek dyrektorów placówek oświatowych w sprawie podwyższenia dodatków funkcyjnych. Zdaniem dyrektorów dodatki są niskie w porównaniu do szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Kozienice. Zarząd powiatu stwierdził, że na chwilę obecną nie widzi możliwości podwyższenia dodatków z powodu zmniejszającej się liczby uczniów w szkołach oraz zmniejszających się corocznie nakładów na oświatę ponoszonych przez powiat. Zarząd zapoznał się z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej Departament Wychowania i Kształcenia Integracyjnego w sprawie realizacji zadania z zakresu administracji rządowej program Za życiem w zakresie zapewnienia maksymalnie komfortowych warunków pobytu uczennicy w ciąży do czasu urodzenia dziecka w bursach lub internatach, zapewnienia realizacji zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu na lata 2017-2021. Dotyczy zespołu szkół nr 1 oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej. Dyrektorzy placówek negatywnie zaopiniowali projekt porozumienia. Brak jest informacji wskazujących, kto ponosi koszty pośrednie związane z realizacją programu. Brak informacji o ponoszeniu kosztów administracyjnych i wzroście zatrudnienia w przypadku opieki nad uczennicami w ciąży. Zarząd powiatu stwierdził, że nie podpisze porozumienia w kształcie proponowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zarząd wyraził zgodę dla dyrektor pierwszego liceum ogólnokształcącego w Kozienicach na realizację projektu pod nazwą Młoda Przyszłość Kozienic w ramach RPO na lata 2014-2020 oraz zatwierdził diagnozę dotyczącą projektu. Wymagany wkład własny 5% wartości projektu, który stanowić będzie nieodpłatne wynajęcie sal lekcyjnych na potrzeby zajęć dydaktycznych. Zarząd wyraził zgodę na podpisanie umowy w sprawie przyznania dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej. Zarząd wyraził zgodę na objęcie przez starostę patronatem honorowym oraz udzielenia wsparcia finansowego w kwocie 1000 zł organizacji 6. Memoriału imieniem Władysława Kramczyka w halowej piłce nożnej Orlików, które odbyło się 9 grudnia 2017 roku w hali sportowej Caceres w Kozienicach. Zarząd pozytywnie zaopiniował materiały przedłożone przez burmistrza gminy Kozienice dotyczące rozbudowy drogi gminnej nr 1709 528W w zakresie budowy ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Śmietanki oraz przedłożone przez wójta gminy Głowaczów dotyczące budowy odcinku drogi gminnej relacji Lipa-Mała Wieś, etap pierwszy, drugi, trzeci. Zarząd zapoznał się z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącego programu Senior Plus na lata 2015-2020, edycja 2018. Zarząd powiatu stwierdził, że projekt wart jest rozważenia, jednak czas na przygotowanie dokumentacji i złożenie wniosku był bardzo krótki. Zarząd rozważy powyższą sprawę w roku 2018. Zarząd zapoznał się z pismem naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska skierowanym do powiatowego lekarza weterynarii w Kozienicach informującym, że nie została wydana żadna decyzja na odłup lub odstrzał redukcyjny zwierzyny w przypadku, gdy zwierzyna powoduje szczególne zagrożenie w prawidłowym funkcjonowaniu obiektów produkcyjnych i użyteczności publicznej. Zarząd zapoznał się ze stanowiskiem Rady Powiatu w Radomiu z dnia 30 listopada 2017 roku w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych w zakresie proponowanych zmian kodeksu wyborczego. Rada Powiatu w Radomiu negatywnie ocenia proponowane zmiany. Zarząd zapoznał się z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 4 grudnia 2017 roku w sprawie planowanych zmian w kodeksie wyborczym. Sejmik negatywnie ocenia proponowane zmiany.
Zarząd przygotował i pozytywnie zaopiniował materiały na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Informacja o przeprowadzonych kontrolach w Starostwie Powiatowym w Kozienicach. W dniu 21 listopada 2017 roku wpłynęło wystąpienie pokontrolne po przeprowadzonej w Starostwie kontroli przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Kontrola objęła okres 2016 roku w powiązaniu z bilansem zamknięcia 2015 roku i otwarcia 2017 roku. Regionalna Izba Obrachunkowa stwierdziła nieprawidłowości w zakresie ustaleń ogólnoorganizacyjnych, księgowości i sprawozdawczości, wykonania budżetu, rozliczenia jednostki samorządu terytorialnego z jednostkami organizacyjnymi. W dniu 20 grudnia 2017 roku Starostwo Powiatowe przekazało do RIO zawiadomienie o wykonaniu wniosków z wystąpienia pokontrolnego. W dniu 6 grudnia 2017 roku wpłynęło wystąpienie pokontrolne przeprowadzone w Starostwie Kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej przez powiaty i gminy. Najwyższa Izba Kontroli ocenia działalność pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie finansowania zadań dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W dniu dzisiejszym wpłynęło pismo z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na interpelację zgłaszaną przez radnego Orzechowskiego dotyczącego korkowania ulic Lubelskiej i Radomskiej. W odpowiedzi na Pana pismo dotyczące zmiany programu sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Radomska-Lubelska, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, co następuje. Konstrukcja obecnie funkcjonującego programu sygnalizacji oraz organizacja ruchu, która obowiązuje na tym skrzyżowaniu, uniemożliwiają wprowadzenie znacznych zmian w programie sterowania. Powyższe mogłoby się odbyć tylko po wcześniejszym wykonaniu rzetelnych pomiarów natężenia ruchu oraz zmian w organizacji ruchu, zupełnie nowej konstrukcji programu sygnalizacji, a także montażu dodatkowych urządzeń, sygnalizatory kierunkowe do skrętów w lewo oraz detektory indukcyjne. Takie zmiany zostaną wykonane podczas przebudowy drogi krajowej 79. Na chwilę obecną możemy jedynie dokonać korekty w przejściu fazowym z fazy drugiej, zielone dla ulic Lubelskiej i Warszawskiej, do fazy trzeciej, zielone dla wlotu ulicy Radomskiej od strony Aleksandrówki. Kończąc, zielone światło dla wlotu ulicy Lubelskiej o około 5-6 sekund później niż dla wlotu ulicy Warszawskiej, wydłużając jednocześnie cały cykl o około 10-12 sekund. Umożliwi to bezkolizyjne opuszczenie skrzyżowania pojazdom skręcającym w lewo z ulicy Lubelskiej i powinno wpłynąć pozytywnie na warunki ruchu. Informujemy jednocześnie, iż jest to jedyna zmiana, jaką możemy dokonać do momentu przebudowy drogi krajowej 79 i całkowitej zmiany organizacji ruchu na tym skrzyżowaniu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do tego sprawozdania? Pani radna Ziółek, potem pan radny Orzechowski. Panie przewodniczący, panie starosto, szanowni państwo. Pierwsze pytanie dotyczy przejścia w szpitalu tej firmy Magellan na firmę Siemens. Tam jest podane 1,14%. Że zmieniła się kwota, a kwota procentowo, a kwotowo ile zaoszczędzono na tym przejściu? Tyle ile wynosi, 1,46%. Po prostu zamieniono. Około 40 tysięcy. Zrezygnowano z tamtej oferty i zamieniono na tą ofertę. No dobrze, no tańsza. Ale to ja się pytam, ile na tym przejściu zaoszczędzono? Ile to jest te 1,14%? Bo 1,14% to sobie można tak powiedzieć, a już jak kwotę się powie, to człowiek rozumie. Policzymy za chwileczkę. Dobrze, to proszę liczyć, a ja może drugie pytanie zadam. Czy coś było miliony? To jest tak. 40. Rozumiem, że zalecenia pokontrolne w Starostwie... 399. 399, już bez groszy. No dobrze, to zawsze. Panie, proszę chwilę zaczekać. Dobrze. 399, 803.
Około 40 tysięcy złotych. 40 tysięcy złotych. No dobrze, dobrze. To teraz drugie pytanie. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, ale tak, zalecenia pokontrolne RIO w starostwie zostały wykonane, tak? Tak zrozumiałam? Dobrze? Teraz tak, nic pan starosta nie powiedział na temat kontroli RIO w... Tak. Jeszcze nie wpłynęło jeszcze nie ma, do szpitala. Tak? Jeszcze nie wpłynęła ta informacja. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Orzechowski. Panie starosto, z racji tego, że to taki gorący problem jest, to przejście, ta sygnalizacja świetlna, czy oni tam gdzieś nie uściślają, kiedy się to stanie? Rozumiem, no ale dobrej. Pan minister Bańka, minister sportu i turystyki, pochwalił się, że w roku bieżącym będzie na sport przyszłym, przepraszam, 18, 226 milionów złotych. Informacyjnie w bieżącym było 42 miliony. Czy, to znaczy nie czy, tylko kto będzie, kto się zajmie z ramienia powiatu wystąpieniem o te wnioski, o te pieniądze, żeby wyrwać z tej puli, bo to jest szansa, żeby no, poszerzyć tą działalność sportową pozaszkolną, poza pierwszym profilem, który się odbywa na WF-ie, w SKS-ach, w uczniowskich klubach sportowych i tak dalej. Bardzo proszę pana starostę, żeby się pochylić nad tym, bo to jest bardzo, bardzo ładny grosz i chyba będzie tak samo, że kto pierwszy, ten lepszy, tak żeby odpowiednie służby się tym zajęły. Następne moje pytanie to jest takie, jak przebiega realizacja programu naprawczego w ZOŚ-ie w kontekście wygaszania oddziału zakaźnego i rozszerzam również, jakie jest obłożenie, no powiedzmy w ostatnim tygodniu, oddziału zakaźnego. I to w zasadzie wszystko. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę, kto z państwa radnych? Nie widzę. Zamykam punkt 5. Przystępujemy do realizacji punktu 6 porządku obrad. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego. Bardzo proszę panią przewodniczącą o przedstawienie tego sprawozdania. Sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego za 2017 rok. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kozienickiego w 2017 roku działała na podstawie rocznego planu kontroli zatwierdzonego uchwałą nr 26-155-2016 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2016 roku zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2017 rok. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność zarządu powiatu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. Opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium zarządowi.
Wykonuje również inne zadania w zakresie kontroli zlecane przez Radę Powiatu. Komisja Rewizyjna w 2017 roku odbyła 8 posiedzeń. W zależności od poruszanej tematyki w pracach komisji brały udział osoby odpowiedzialne za przedłożony materiał. Starosta, wicestarosta, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, dyrektorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych powiatu, naczelnicy wydziałów starostwa. Komisja Rewizyjna przeprowadziła kontrolę. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna z siedzibą w Kozienicach Aleja Sikorskiego 8a w zakresie wydatkowania środków finansowych w 2016 roku na wyposażenie poradni z uwzględnieniem sali doświadczenia świata w związku z poszerzeniem oferty usług oświadczonych przez jednostkę, usług świadczonych przez jednostkę. Powiatowy Urząd Pracy w Kozienicach, ulica Zdziczów 1 w zakresie pozyskania i wydatkowania środków zewnętrznych oraz wydatkowania środków budżetowych jednostki za pierwsze półrocze w 2017 roku. Zespół kontrolny odbył 4 posiedzenia, w tym 2 wyjazdowe w siedzibach placówek, na których przeanalizował informacje dotyczące wydatkowania środków finansowych w 2016 roku na wyposażenie poradni, zapoznał się z bazą lokalową i otoczeniem budynku. Członkowie komisji rozmawiali z dyrektorem placówki panią Ewą Jarosz, księgową i pracownikami. Informacja na temat wykonania budżetu za 2016 rok została szeroko omówiona. Zespół kontrolny zapoznał się z pełną dokumentacją i przebiegiem procesu zakupu wyposażenia sali w doświadczenia świata. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli. Wystąpił z wnioskiem do zarządu powiatu o rozważenie możliwości dofinansowania w formie zakupu nowych pomocy dydaktycznych, metod diagnostycznych, sprzętu terapeutycznego na potrzeby terapii i integracji sensorycznej i zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Pozyskania i wykonania środków zewnętrznych oraz wydatkowania środków budżetowych Powiatowego Urzędu Pracy za pierwsze półrocze w 2017 roku. Członkowie komisji rozmawiali z dyrektorem placówki panem Janem Mazurem, który objął swoje stanowisko 3 miesiące temu, księgową i kierownikami oddziałów. Zapoznali się z zadaniami finansowymi, dokonali analizy planowania zewnętrznych środków budżetowych, kontrolą dyscypliny budżetowej wydatków z Funduszu Pracy, Europejskiego Funduszu Społecznego, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz innych funduszy celowych. Zespół kontrolny zapoznał się z gospodarką finansową, księgową środków Europejskiego Funduszu Społecznego i innymi funduszami strukturalnymi w zakresie promocji zatrudnienia, realizowania zadań państwa w zakresie łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej, wprowadzenia różnego rodzaju formy wsparcia, wśród których można wyróżnić m.in. pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe, formy wspierające podnoszenie kwalifikacji, świadczenia pieniężne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Zespół kontrolny nie stwierdził nieprawidłowości w zakresie przeprowadzonej kontroli. Komisja Rewizyjna po przeanalizowaniu i rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2016 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Radomiu, uchwała numer RA157.2017 z dnia 18 kwietnia 2017 roku oraz informacji o stanie mienia powiatu pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu i wystąpiła do Rady Powiatu z wnioskiem o udzielenie absolutorium zarządowi powiatu kozienickiego. Komisja w dniu 17 maja 2017 roku podjęła uchwałę nr 3/2017 w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium. Komisja zapoznała się z informacją z wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2017 roku. Nie wniosła uwag do wyżej wymienionej informacji.
W okresie sprawozdawczym do Rady Powiatu wpłynęła jedna skarga na geodetę powiatowego. Komisja po zapoznaniu się ze sprawą jednocześnie postanowiła uznać ją za zasadną i rekomendowała Radzie Powiatu podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do realizacji staroście powiatu kozienickiego. Komisja opracowała projekt planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2018 rok i przedłożyła go Radzie Powiatu do zatwierdzenia. Pytań ani uwag do przedłożonego sprawozdania nie wniesiono. Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pozytywnie zaopiniowanie przedłożonego sprawozdania. W głosowaniu brało udział 5 członków komisji. Za przyjęciem było 5 radnych, przeciw 0, wstrzymało się 0. Pani przewodnicząca stwierdziła, że komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z realizacji rocznego planu kontroli komisji rewizyjnej. Punkt 2. Przewodnicząca komisji przedłożyła projekt uchwały Rady Powiatu w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2018 rok. Zaproponowała ujęcie w prawie następujących punktów. Pierwsze, analiza sprawozdania z wykonania budżetu powiatu za 2017 rok. Opracowanie wniosku o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium dla zarządu powiatu. 2. Kontrola działalności wybranych powiatowych jednostek organizacyjnych, a stanowisko do spraw funduszy europejskich i rozwoju powiatu. 3. Analiza wykonania budżetu powiatu za pierwsze półrocze 2018 rok. 4. Analiza skarg i wniosków wpływających do Rady Powiatu oraz sposób ich załatwienia. 5. Wykonanie innych zadań zleconych przez Radę Powiatu. Przewodnicząca komisji rewizyjne ze względu na krótki czas trwania kadencji w 2018 roku zaproponowała, aby w tym roku poddać kontroli stanowisko do spraw funduszy europejskich i rozwoju powiatu. Przewodnicząca zwróciła się z pytaniem do członków komisji, czy tak może zostać. Komisja zaakceptowała wskazane przez panią przewodniczącą stanowisko. Przewodnicząca komisji poddała pod głosowanie pozytywne zaopiniowanie przedłużonego planu kontroli. W głosowaniu brało udział 5 członków komisji. Za przyjęciem było 5 radnych, przeciw nie było nikogo, wstrzymało się 0. Pani przewodnicząca stwierdziła, że komisja jednogłośnie i pozytywnie zaopiniowała plan komisji rewizyjnej na 2018 rok. Spraw różnych nie zgłoszono, na tym posiedzenie zamknięto. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa miałby jeszcze pytania do sprawozdania pani przewodniczącej? Nie widzę. Zamykam punkt 6. Przystępujemy do realizacji punktu 7. Rozpatrywania projektów uchwał. Bardzo proszę pana przewodniczącego o odczytanie pierwszej uchwały. Uchwała nr 37 łamane przez 223 łamane przez 2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kozienickiego na 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na 2018 rok w brzmieniu jak załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca przedstawiła tutaj sprawozdanie z posiedzenia Komisji Rewizyjnej. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam przyjęcie uchwały. Bardzo proszę. Uchwała nr 37 łamane przez 224 łamane przez 2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2017-2028. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2017-2028. Zgodnie z załącznikiem nr 1, tabela roczna, prezentacja wieloletniej prognozy finansowej po zmianach i załącznikiem nr 2, wykaz przedsięwzięć do WPF wraz z objaśnieniami po zmianach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
paragraf 3, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Z tego względu, że do pierwotnej treści tej uchwały nastąpiły pewne zmiany, ja bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie tych zmian. Szanowni Państwo, w zasadzie niewielkie zmiany doszły do uchwały o wieloletniej prognozie finansowej. W ostatniej chwili dostaliśmy informację, że nastąpiło zwiększenie budżetu o 6 tysięcy złotych, czyli dochodów i wydatków. Są to środki pomocowe z gminy Kozienice, przeznaczenie na remonty sal w zespole szkół nr 1 na wniosek dyrektora. I jednocześnie była jeszcze zmiana taka porządkowa, zmiana ostatniej cyfry paragrafu przy dochodach unijnych dotyczących realizowanych projektów Erasmus przez szkoły zawodowe. I w związku z tym w uchwale budżetowej w projekcie uchwały budżetowej dokonaliśmy zmian, co pociągnęło za sobą również zmiany w wieloletniej prognozie i od razu uaktualniły się wszelkie pozycje, to znaczy dochody, wydatki, i mają pozycje, które zawiera projekt wieloletniej prognozy finansowej. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania do tej uchwały? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę, kto się wstrzymał. Przy jednym głosie wstrzymującym stwierdzam przyjęcie uchwały. Bardzo proszę o kolejną uchwałę. Uchwała nr 37, łamane przez 225, łamane przez 2017 Rady Powiatu Kozińskiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Powiatu Kozińskiego na 2017 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozińskiego uchwala, co następuje. Paragraf 1, punkt 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów w budżecie Powiatu Kozińskiego na 2017 rok. Zwiększa się dochody w budżecie Powiatu Kozińskiego na 2017 rok o kwotę 86 590 zł. Plan dochodów po zmianach wynosi 60 843 720 zł 8 groszy, w tym bieżące 53 960 7722 zł 42 groszy, mająkowe 6 875 999 zł i 66 groszy. W tabeli numer 1 dotyczącej dochodu budżetu Powiatu Kozińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków w budżecie Powiatu Kozińskiego na 2017 rok. Zwiększa się wydatki w budżecie Powiatu Kozińskiego na 2017 rok o kwotę 86 590 zł. Plan wydatków po zmianach wynosi 65 592 654 zł 47 groszy, w tym bieżące 53 448 820 4 zł 5 groszy, mająkowe 12 143 830 zł 42 grosze. Tabela numer 2 dotyczącej wydatków budżetu Powiatu Kozińskiego na 2017 rok wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Ulega zmianie tabela numer 4 dotycząca planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa, która po zmianach stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 3. Ulega zmianie tabela nr 5 dotycząca planu wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat, która po zmianach stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Ulega zmianie tabela nr 6 do uchwały Rady Powiatu Kozińskiego nr 26 / 160 / 2016 z dnia
28 grudnia 2016 roku dotycząca wydatków majątkowych powiatu kozienickiego na 2017 rok, która po zmianach stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ulega zmianie załącznik nr 1 do uchwały Rady Powiatu Kozienickiego nr 26/160/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku dotyczący dotacji podmiotowych i celowych udzielanych w 2017 roku z budżetu powiatu kozienickiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, który po zmianach otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytania do projektu tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących się stwierdzam przyjęcie uchwały. Bardzo proszę o kolejną. Uchwała nr 37/226/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie przekazania prowadzenia zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Brawatce Letnisko województwo mazowieckie. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Przekazuje się województwu mazowieckiemu z dniem 1 stycznia 2018 roku do prowadzenia zespół szkół ponadgimnazjalnych w Brawatce Letnisko, ulica Hanki Lewandowicz 4, szkołę prowadzoną do dnia 31 grudnia 2017 roku przez powiat kozienicki. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu kozienickiego i dyrektorowi zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Garbatce Letnisko. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa do projektu tej uchwały ma pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam przyjęcie uchwały. Bardzo proszę. Uchwała nr 37/227/2017 Rady Powiatu Kozienickiego w sprawie sprzedaży województwu mazowieckiemu w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Garbatce Letnisko oznaczone działki nr 291 i 295. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż województwu mazowieckiemu w trybie bezprzetargowym nieruchomość gruntową zabudowaną obiektami zespołu szkół ponadgimnazjalnych stanowiącą własność powiatu kozienickiego położoną w Garbatce Letnisko obręb geodezyjny Garbatka Letnisko Południe oznaczenie działki nr 291-295 o łącznej powierzchni 0,9503 hektara wpisaną do księgi wieczystej nr RA1K łamane przez 00032416/0. Punkt drugi. Udziela się bonifikaty w wysokości 99% od wartości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego dla nieruchomości wymienionej w ustępie pierwszym. Punkt trzeci. Z datą przekazania nieruchomości województwu mazowieckiemu wygasa trwały zarząd ustanowiony na nieruchomości. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Czy do projektu tej uchwały macie Państwo pytania? Bardzo proszę, pani radna Ziółek. Na komisji tutaj zobowiązaliśmy pana, żeby zaznaczyć, na jakie cele ma być przeznaczony ten teren, a ponieważ dostaliśmy dziś to po zmianach, to jaka tutaj jest zmiana? Gdzie tu jest ta zmiana wprowadzona? Bo duża bonifikata jest bardzo duża i tu na komisji dyskutowaliśmy, żeby to było uzupełnione o to przeznaczenie tego terenu. Zmiana jest dodany artykuł 68 ustęp 2. To podkreślone, tak? Tak, no chyba tak. Który mówi o czym? Który mówi, że nie można nieruchomości sprzedać przed upływem 10 lat lub jeżeli ona zostanie wykorzystana na inne cele, tu jest przekazywane jako obiekty szkoły,
będzie zwrócona bonifikata te 99%. Czy jeszcze ktoś z Państwa pytania? Nie widzę, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Przy dwóch głosach wstrzymujących stwierdzam przyjęcie uchwały. Zamykam punkt 7. Przystępujemy do realizacji punktu 8. Uchwalenie budżetu powiatu kozieńskiego na 2018 rok. Bardzo proszę pana przewodniczącego o przedstawienie projektów uchwały w sprawie WPF powiatu kozienickiego na 2018 oraz projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Pierwsza uchwała to jest numer 37/228/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozienickiego na lata 2018-2028. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Uchyla się uchwała Rady Powiatu Kozienickiego nr 26/159/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku z późniejszymi zmianami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Kozienickiego na lata 2017-2028. Paragraf 2. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Powiatu Kozienickiego na lata 2018-2028 zgodnie z załącznikiem nr 1, tabeloryczna prezentacja wieloletniej prognozy finansowej i załącznikiem nr 2, to jest wykaz przedsięwzięć WPR wraz z objaśnieniami. Paragraf 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu Kozienickiego do punkt 1. Zaciągania zobowiązań pod punkt A związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2, punkt B z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy ujętych w załączniku nr 2. Punkt drugi. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ustępie pierwszym. Paragraf 4. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. I kolejna uchwała to jest uchwała budżetowa. Uchwała nr 37/229/2017 Rady Powiatu Kozienickiego z dnia 28 grudnia 2017 roku. Uchwała budżetowa na 2018 rok. Na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Kozienickiego uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody w łącznej kwocie 55 152 261 zł 95 groszy. Z tego bieżąca w kwocie 51 351 261 zł 95 groszy. B. Majątkowe w kwocie 3 801 000 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1. Podpunkt drugi. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 55 542 507 zł 96 groszy. Z tego podpunkt A w kwocie bieżące w kwocie 48 679 900 61 złotych 3 grosze. Podpunkt B majątkowe w kwocie 6 862 546 złotych 93 groszy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2. Punkt trzeci. Ustala się wydatki majątkowe na 2018 rok zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały. Punkt czwarty. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez powiat zgodnie z zawartą umową w wysokości 1 320 254 złotych 52 groszy. Paragraf 2. Punkt pierwszy. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości
390 246 zł 1 grosz sfinansowany przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Punkt drugi. Ustala się przychody budżetu powiatu kozińskiego w kwocie 1 090 246 zł 1 grosz z tytułu wolnych środków zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3. Punkt trzeci. Ustala się rozchody budżetu powiatu kozińskiego w kwocie 700 tysięcy z tytułu wykupu obligacji w kwocie 700 tysięcy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 3. Punkt czwarty. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 milion złotych. Paragraf 3. Punkt pierwszy. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 130 tysięcy złotych. Punkt drugi. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 290 tysięcy. W tym podpunkt A. Rezerwę celową oświatową w kwocie 200 tysięcy. Podpunkt B. Na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 90 tysięcy. Paragraf 4. Ustala się dotacje podmiotowe w kwocie 895 609 zł i dotacje celowe w kwocie 3 359 865 zł udzielone z budżetu powiatu kozińskiego podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w kwocie 6 962 386 zł zgodnie z tabelą nr 4 i nr 5 załączoną do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Upoważnia się zarząd powiatu do punkt pierwszy. Zaciąganie kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 miliona złotych. Punkt drugi. Zaciąganie zobowiązań na finansowanie wydatków na programy inwestycyjne, na programy projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej tabele nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu. Punkt cztery. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy w obrębie działu. Paragraf 7. Wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu. Paragraf 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. Dziękuję bardzo. Teraz opinie składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr RA 425/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028. Na podstawie stosownych przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Okleja i Witold Kaczkowski. Paragraf pierwszy. Przedłożony przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2028 opiniuje pozytywnie z uwagą zamieszczoną w uzasadnieniu. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Ustęp 1. Uchwała podlega opublikowaniu przez powiat w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Ustęp 2. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Zarząd Powiatu przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z zachowaniem terminu określonego w artykule 230
ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, projekt nowej uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2018-2028 w formie dokumentu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem ministra finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, dziennik ustaw 2015.92. Skład orzekający opiniując przedstawiony projekt ocenił jego szczegółowość w odniesieniu do artykułu 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, nie wnosząc uwag w tym zakresie. Prognoza kwoty długu obejmuje lata, na jakie zaciągnięto zobowiązania. Stosownie do artykułu 229 ustawy o finansach publicznych w programie na rok 2018 przyjęte wielkości zgodne są z odpowiednimi wielkościami planowanymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 rok. Spełniając wymóg określony w artykule 226 ustęp 2a ustawy o finansach publicznych, do prognozy dołączono objaśnienia przyjętych wartości, które uznaje się za realne. Do projektu uchwały w załączniku nr 2 ujęto wykaz wieloletnich przedsięwzięć, które powiat zamierza realizować w latach 2018-2019. Załącznik ten nie spełnia wymogów określonych w przepisach artykułu 226 ustęp 3 punkt 1 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którymi określa się cel odrębnie dla każdego przedsięwzięcia. Powyższa uwaga dotyczy następujących przedsięwzięć. Projekt Erasmus Plus pod nazwą Profesjonalizm, do tego dążymy na praktykach w Portugalii. Projekt Erasmus Plus pod tytułem Ten zawód jest dla mnie. Termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach. Przebudowa drogi powiatowej nr 1710 w Grabów nad Pilicą Dziecinów w gminie Grabów nad Pilicą. Przebudowa drogi powiatowej nr 1740 w Molenty, Garbatka, Letnisko w miejscowości Molendy. W latach objętych prognozą wielkości zaplanowanych wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących, a więc zachowana została relacja wymagana przepisem artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane obciążenia budżetu spłatą zadłużenia w tych latach kształtują się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z artykułem 243 ustawy o finansach publicznych. W paragrafie trzecim projektu uchwały zawarto upoważnienia dla organu wykonawczego do zaciągnięcia zobowiązań zgodnie z artykułem 228 wyżej wymienionej ustawy. W związku z powyższymi ustaleniami skład orzekający uznał, iż przedłożony do zaopiniowania projekt wieloletniej prognozy finansowej powiatu może stanowić podstawę do uchwalenia po wyeliminowaniu wskazanych w niniejszym uzasadnieniu nieprawidłowości. Podpisana przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Rachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz. Bardzo proszę Panie Starosto o przedstawienie kolejnej opinii. Uchwała nr RA 424/2017 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu w Kozienicach projekcie uchwały budżetowej na rok 2018 oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu w budżecie. Na podstawie wymienionych aktów prawnych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie zespół w Radomiu, przewodnicząca Janina Filipowicz, członkowie Jolanta Okleja, Witold Kaczkowski, paragraf pierwszy. Przedłożony przez Zarząd Powiatu w Kozienicach 1. Projekt uchwały budżetowej na rok 2018 opiniuje pozytywnie z uwagą zawartą w uzasadnieniu. 2. Możliwość sfinansowania deficytu opiniuje pozytywnie. Paragraf 2. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. 1. Niniejszą opinię stosownie do postanowień artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych należy przedstawić Radzie przed uchwaleniem budżetu. Punkt 2. Uchwała podlega ogłoszeniu przez powiat w terminie i trybie określonym w artykule 246 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. Punkt 3. Od uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,
za pośrednictwem zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały. Uzasadnienie. Zarząd powiatu z zachowaniem terminu określonego w artykule 238 ust. 1 ustawy o finansach publicznych uchwałą zarządu nr 253 z 2017 roku z dnia 13 listopada 2017 roku przekazał do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie projekt uchwały budżetowej na rok 2018. Skład orzekający, wydając opinię o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej, wziął pod uwagę spełnienie wymogów formalnych i merytorycznych wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych, a także uchwałą Rady w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Plan dochodów i wydatków budżetu opracowany został w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w formie tabel do uchwały, tak jak przewiduje uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. Zgodnie z artykułem 238 ust. 2 ustawy o finansach publicznych do projektu powinno być załączone uzasadnienie zawierające podstawowe założenia przyjęte do jego opracowania. Tymczasem treść przedłożonego uzasadnienia sprowadza się do wskazania kwot źródeł dochodów, a w przypadku wydatków do kwot wydatków bieżących i majątkowych. Wskazano jednocześnie na przeznaczenie środków uzyskanych z opłat za korzystanie ze środowiska. Projekt uchwały budżetowej zawiera niezbędne elementy określone w artykule 212 ustawy o finansach publicznych, zawarte w treści uchwały upoważnienia dla organu wykonawczego związane z wykonaniem budżetu nie wykraczają poza zakres określony w artykule 258 wymienionej ustawy. Zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2018 dochody w wysokości 57 595 840 zł przedstawiono z podziałem na dochody bieżące w wysokości 53 794 840 zł i majątkowe w kwocie 3 801 000 zł. Dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych zgodne są z wielkościami określonymi w piśmie Ministerstwa Finansów. Dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej ustalono zgodnie z kwotami planowanymi przez dysponentów. Wydatki zaplanowano w wysokości 57 986 zł 86 zł. Z tego wydatki bieżące w kwocie 51 123 540 zł i majątkowe w kwocie 6 862 546 zł. Zachowano relację określoną w artykule 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którą planowane dochody bieżące powinny przewyższać wydatki bieżące budżetu. W przedłożonym projekcie zbadano również ujęcie w planie dochodów i wydatków obowiązkowych zadań własnych na podstawie ustawy z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, stosowny dziennik oraz ustaw kompetencyjnych, a także dochodów i wydatków finansowych z tych dochodów, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, do których nie wnosi się uwag. Planowane wielkości budżetu nie wskazują na zagrożenie ich realizacji. Utworzona w budżecie rezerwa ogólna mieści się w granicach określonych w artykule 222 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego spełnia wymogi określone w artykule 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym, stosowny dziennik przytoczony. Zaplanowano również rezerwę celową z przeznaczeniem na oświatę zgodnie z artykułem 222 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Suma rezerw celowych nie przekracza 5% wydatków budżetu. W tabeli numer 6 do projektu budżetu ustalono plan wydatków majątkowych na rok 2018, w którym stwierdzono rozbieżności dotyczące nazw zadań ujętych w tabeli numer 6 oraz w załączniku numer 2 do uchwały w wieloletnim programie finansowym. Wykaz przedsięwzięć do WPF-u, rozbieżności dotyczą następujących pozycji. Przygotowanie audytów ex post do zadania termomodernizacja budynku administracyjnego Starostwa Powiatowego w Kozińcach.
przebudowa drogi powiatowej nr 1740W Molendy Garbatka Letnisko w miejscowości Molendy, gmina Garbatka Letnisko. W załączniku nr 1 do projektu uchwały budżetowej przedstawiono planowane dotacje udzielane z budżetu. Załącznik powyższy spełnia wymogi wynikające z artykułu 215 ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu na 2018 rok zakłada deficyt w wysokości 390 246 zł, który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z wolnych środków. Wskazane źródło sfinansowania deficytu zgodne jest z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. W projekcie budżetu planuje się również rozchody w wysokości 700 tysięcy z przeznaczeniem na wykup obligacji. Na podstawie powyższych ustaleń skład orzekający uznał, że przedłożony do zaopiniowania projekt budżetu jest zgodny rachunkowo i może stanowić podstawę do jego uchwalenia po wyeliminowaniu wskazanych w uzasadnieniu niniejszej uchwały nieprawidłowości. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił, jak w sentencji uchwały podpisała przewodnicząca składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Janina Filipowicz. Dziękuję. Bardzo proszę teraz pana przewodniczącego Komisji Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opinii w sprawie. Panie przewodniczący, panie starosta, szanowni państwo. Komisja Budżetu, Finansów, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego na posiedzeniach w dniach 7, 20 i 28 grudnia 2017 roku zapoznała się z projektem budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok, wieloletnią prognozą finansową powiatu kozienickiego na lata 2018-2028, opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej i opinią Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Powiatu oraz wyjaśnieniami Zarządu Powiatu do projektu budżetu. Komisja Budżetu, Mienia Powiatu i Rozwoju Gospodarczego w wyniku głosowania pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu kozienickiego na 2018 rok oraz wieloletnią prognozą finansową powiatu na lata 2018-2028 i rekomenduje państwu radnym przyjęcie powyższych projektów. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do dyskusji w sprawie przedstawionych projektów uchwał budżetowych, opinii RIO i opinii Komisji Budżetu. Bardzo proszę, kto państwa chciałby zabrać głos w tym punkcie. Nie widzę. W takim razie przystępujemy do przyjęcia uchwał. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały nr 37228 przez 2017 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu kozieńskiego na lata 2018-2028. Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym stwierdzam przyjęcie uchwały. Przystępujemy do podjęcia uchwały nr 37 przez 229 przez 2017 uchwały budżetowej na rok 2018. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Przy trzech głosach wstrzymujących i jednym przeciwnym stwierdzam przyjęcie uchwały. Pan starosta chciałby zabrać głos. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, bardzo dziękuję za przyjęcie budżetu. Budżet, pracował nad nim zespół pracowników starostwa, jednostek organizacyjnych. Sytuacja przedstawiona w budżecie nie jest łatwa. Został przygotowany optymalny wariant, który państwo przyjęliśmy dzisiaj i wykonamy go tak, jak został zaplanowany. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 8. Przystępujemy do realizacji punktu 9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, panie starosta. Pan radny Orzechowski pyta, kto się zajmie wnioskiem z powiatu nad tą możliwością pozyskania środków od ministra sportu. Zorientujemy się, bo nie wiemy, kto będzie beneficjentem tych środków,
czy to będą stowarzyszenia, czy to może być jednostka, czy może być powiat, po rozpoznaniu będziemy wnioskować, po rozpoznaniu tej sprawy. Na chwilę obecną nie wiem. Kolejne pytania, jak przebiega program naprawczy związany z wygaszaniem. Jakie jest obłożenie oddziału zakaźnego? Wygaszania nie ma, nic się nie dzieje na tą chwilę, natomiast program naprawczy jest realizowany. Środki z gminy Kozienice, które otrzymaliśmy, zostały rozliczone, faktura została przekazana gminie, a w szczegółach, chyba że pani dyrektor. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie starosta, panie radni, jeśli chodzi o samo przeniesienie oddziału zakaźnego, wygląda to w tym momencie tak, zostało do 5 firm zapytanie ofertowe z artykułu 4 na wykonanie projektu oddziału zakaźnego w strukturze oddziału wewnętrznego. Z tych firm, jeśli dobrze pamiętam, to były 2 albo 3, nie pamiętam w tym momencie, które zgłosiły swoją ofertę. Pan dyrektor wybrał jedną z nich. Jest jakaś firma spod Radomia, pana Kapusty. Do 15 lutego ma być sporządzony cały dokumentacji, która pozwoli nam na wyłonienie firmy, która się zajmie wykonawstwem. To jeśli chodzi o przeniesienie. Jeśli chodzi o windę, to na razie nic nie robimy, dlatego że przenosimy dział pomocy doraźnej. Tam dosyć zaawansowane są już prace, bo byłam tam dzisiaj. Są odkładane już z tej pary tak płytki, ściany są zrobione. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie dotyczące obłożenia rzek, to nie robimy statystyk takich z tygodniowych czy dwudniowych, robimy je miesięczne. Z dzisiejszego dnia jest to 20 osób na 27 łóżek w tym oddziale. Jeśli chodzi o październik, mogę podać listopad, bo miesięczne robimy i jest to się powyżej 73%, jeśli chodzi o październik. To jest no, niecałych 20 pacjentów średnio każdego dnia po wyliczeniu z osobą dni. I w listopadzie to jest 27-22 pacjentów, bo wskaźnik jest powyżej 80%. Mogę słowo? Bardzo proszę. Pani dyrektor, dziękuję bardzo. Ja zapytałem o to obłożenie oddziału, bo na poprzedniej sesji, na poprzednich komisjach, szczególnie na Komisji Zdrowia, ten temat był, powiedziałbym, bardzo gorąco dyskutowany i cały czas przed nami jest ta liczba 8 łóżek na zrewolucjonizowanym oddziale wewnętrznym. Już pomijam takie szczegóły, jak tam wspólne odprowadzenie ścieków i tak dalej, wspólne dyżury, bo to są już rzeczy, którymi się zajmujecie wy tam na miejscu. Tylko jeżeli w październiku, w te dni, które się orientowałem, nie tylko sam zresztą z tej rady, to takie było obłożenie 20, 21, 23. Jak zestawić w społeczeństwie, które ma taki, a nie inny stan zdrowotny, te 21 do tych 8? Czy 7? No, czy tam 7, no. Już nie mówię o szczyłach, o tych śluzach, o tych, o tamtych. I to mnie niepokoi. Myślę, że niepokoi to wielu mieszkańców tego powiatu, bo to jest jakiś majstersztyk, no, żeby... No bo idąc tym tokiem myślenia naszego szanownego pana dyrektora, którego tutaj dzisiaj nie ma, pani zastępuje, no to udaje nam się zlikwidować kilkanaście miejsc i wtedy mamy tylko 8 łóżek, które nam to znaczy nie ma chorób zakaźnych. Prawda? No tak dyrektor nam tu próbował na komisjach i to wytłumaczyć. To zlikwidujmy może wszystkie te więzienie radomskie, nie będzie obozów, no. Dlatego stąd wynika ten mój niepokój. I jeszcze jedno. Jaki był poziom środków, które przyszły z gminy na te, co gmina obiecywała? Co państwo rozliczyli się te faktury? Za co to było? 240 tysięcy faktury wpłynęły na 240 tysięcy. Faktury rozliczone były około 205, jak pamiętam. Ale jakie remonty były?
Proszę? Nie wiem, tylko wpłynęły zgodnie z porozumieniem na 205 tysięcy. Zaraz pani radnik, za chwileczkę będzie. Bo z podbudową, tak. Inne nie mogły być, tylko... Ale pani radny, no to poza sporem, że to musi być zgodnie z budżetem, bo mamy nad sobą takie coś jak RIO i komisja rewizyjna przecież mógł. Z tego co ja słyszałem, to miało być milion złotych z pomocy z gminy. No tak była, taka była propozycja na spotkanie. Proszę państwa, na rok... Zapraszam, proszę się nie wchodzić w temat, ja się nie znam do końca. Bo ja wiem, że były rozmowy na spotkaniu w zeszłym roku z wójtami, z burmistrzem i był apel wójtów w ogóle, żeby milion złotych przeznaczyła gmina Kozienice. Widzę, że się oparło to na 240 tysiącach. Nic nie słyszymy, jeżeli chodzi o realizację tego programu, jeżeli chodzi o działania związane jakby z pozyskaniem środków związanych z zwiększeniem możliwości na przykład zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego i innych tematów, które by można było w tym temacie. Dlatego proszę, jak się wie swoje, to swoje. Ja trochę wiem inne wiadomości. Proszę pani radna troszeczkę delikatniej, prawda? Nie delikatnie. Proszę, zamykam dyskusję między państwem. Proszę naprawdę sobie. No. Pan starosta, bardzo proszę. Szanowni państwo, rozmowy, o których mówi pan radny, były na początku, ale później, dlatego że ten rok budżetowy już się kończył, możliwość realizacji dyrektor miał tylko do tej kwoty, o którą wystąpił, 240 tysięcy, wykonał za około 205, jak pamiętam, z tych rozliczeń. Czy już jest ta informacja, pani skarbnik? Proszę państwa, więc faktury na tą kwotę w sumie 205 988 zł na wykonanie prac, a nazwa zadania brzmi tak: budowa windy zewnętrznej w budynku głównym SPZ ZOS do przenoszonego oddziału zakaźnego, dostosowanie pomieszczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej i działu pomocy doraźnej, dostosowanie pomieszczeń działu pomocy doraźnej. Tak zadanie brzmi i są pewne prace z tych zadań rozpoczęte, dokumentacja. Teraz to wyjaśniam, bo to jest to prace te przygotowawcze, które pozwolą później na zmianę tego programu naprawczego, gdzie to się mieści. Ale panie przewodniczący, jest słowo, jeśli można. Bardzo proszę. Bo moje pytanie wywołało tutaj emocje, nie wiem, czy to z końcem roku związane, że za rok będziemy starsi, ale proszę się nie dziwić, bo te pytania będą, bo jest to, że większość głosowała za tym programem naprawczym, a mniejszość przeciw. No, każdy ma prawo mieć swoje zdanie i każdy będzie się przyglądał realizacji tego zadania. I tu stawiam kropkę. Dziękuję. Pan radny Sławek, bardzo po zaślubowaniu pierwszy raz dzisiaj się tylko, że w nawiązaniu do tego tematu, o którym radny Grzechowski wspominał, nie brałem udziału, ani nie miałem możliwości zresztą takowej, co nie znaczy, że nie mam jakiejś tam wiedzy na temat tej modernizacji. Chciałbym spytać, korzystając z obecności pani, aczkolwiek być może to pozostanie bez odpowiedzi i nie będę miał pretensji, broń Boże, bo mówię, sprawa już z tego co wiem jest już zamknięta. Dlaczego na przykład 8 łóżek, albo nie 4, albo nie 2, albo w ogóle? Bo nie wiem, czy wszyscy państwo wiecie, dlaczego nie. Bo warunkiem, być może powtarzam wiedzę państwu znaną wszystkim, warunkiem w ogóle, żeby być w sieci, musi być oddział zakaźny. Czy
Czyli tak na dobrą sprawę można by było budowę zlikwidować, gdyby nie to. Także te 8 łóżek prawdopodobnie ma być lub będzie no takim zabezpieczeniem przed wypadnięciem z sieci, krótko mówiąc, ale trudno to nazwać oddziałem zakaźnym, 8-łóżkowym. Ja tylko Państwu na marginesie zupełnie podam, bo ja pamiętam, jak ten szpital wtedy nie oddział, jak był oddawany, z jaką energią pielęgniarki salowe, lekarze, że tak powiem, doprowadzali do takiego ostatecznego stanu użyteczności, mam na myśli sprzątanie, mycie okien i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście bardzo odległe czasy. I pamiętam też bardzo ogromny, a okres jest bliski, bo Sylwester, ogromne zatrucie na lotnisku w Radomiu. Tam się bawiło, nie wiem, chyba ponad 1500 osób czy coś takiego. Kiedy właśnie Radom nie był wydolny przyjąć tych wszystkich zachorowań, przyjęto je do Kozienic, zresztą ku ogromnej uciesze tych chorych, jeśli w ogóle się mieli z czego cieszyć, będąc w takim stanie. Ale mówię to tylko po to, że nie wszystko przynosi czasem dochód. Mam tu na myśli oddziały oczywiście. Jedne są bardziej dochodowe, jedne mniej dochodowe. I podobnie by można powiedzieć, chociaż to nie jest do końca porównywalne, ale pomoc doraźna. No, jeśli na przykład w danym miesiącu wyjazdów nie było, można by powiedzieć, że dyżerujemy tylko w jakichś tam określonych godzinach. Musi to funkcjonować całodobowo. Ja dziękuję i przepraszam za zbyt długi wywód. Chciałem się tylko podzielić krótkimi uwagami. Dziękuję za tę informację. Dla nas też to troszkę zaskoczeniem, że takim kryterium przyjęcia szpitala to było to, że musi być oddział zakaźny. My się też z tym nie spotkaliśmy. Pierwszy raz słyszymy od pana radnego. Może rzeczywiście tak jest. Ja nie neguję. Tak, że mogę się mylić. Nie neguję, więc rozumiem, nie wiem, w jakie inne szpitale weszły w tą sieć, gdzie nie ma w ogóle oddziału zakaźnego. Są takie szpitale, gdzie są tylko 2-3 oddziały i one są w sieci, więc sprawdzimy to. Myślę, będzie dyrektor, to wtedy zapytamy, bo to będzie dla nas też taka informacja, czy rzeczywiście to był warunek. Także dziękuję bardzo za te sugestie. Nie ubieram się, broń Boże. Nie, no po prostu no to jest dla nas też jest ciekawe, czy rzeczywiście tak jest. Czyli już w tym punkcie wszystko. Czy jeszcze pan radny, bardzo proszę. W kontekście tych finansów i tak padło kwota 1 000 000 zł. Nie czytając, dlatego tak powiedziałem pani radny, czytając ten nasz budżet, który przed chwilą przyjęliśmy tą zmianę, no to te 240 tysięcy jest dokładnie z tą nazwą, no, którą pan skarbnik przydała, ale jest również 760 tysięcy na platformę elektroniczną, które w sumie daje to 1 000 000 zł. 1 000 000 zł, które jest po dochodach z gminy. Jest. Tak więc chyba te założenia, o których tu wcześniej gdzieś tam była mowa, no są podtrzymywane. I ten budżet to też to odzwierciedla na dzień dzisiejszy, bo zresztą tak go głosowaliśmy dzisiaj. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 9. Przystępujemy do realizacji punktu 10. Sprawy różne. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych w tym punkcie chciałby zabrać głos? Nie widzę. W takim razie ja chciałbym Państwu radnym, pracownikom starostwa podziękować za serce, za no, nie wiem, wkład i chęć pomocy bliźnim, którzy są i znaleźli się w ciężkiej sytuacji materialnej, życiowej. Chodzi mi tu przede wszystkim o szczytny cel, jakim była szlachetna paczka. Dzięki nas wszystkich chęcią zebraliśmy taką sumę pieniędzy, która pozwoliła nam uszczęśliwić te rodziny, gdzie ta paczka trafiła. Z tego się bardzo cieszymy. Ja i zarząd jesteśmy wdzięczni Państwu za to, że braliśmy w tym udział. Myślę, że to nie jest pierwsza taka
okazja do podzielenia się tym, co mamy z innymi. Myślę, że w przyszłym roku te nasze starania okażą się większe. Będziemy mogli uszczęśliwić więcej osób. I poza tym chciałem podziękować również za wsparcie pani, która w wyniku nieszczęśliwego zdarzenia po pożaru straciła cały dobytek swojego życia. Tu również nasza pomoc i nasze wsparcie było dla niej bardzo potrzebne. Z całego serca nam dziękowała i za to ja również Państwu dziękuję. Wszystkim radnym, pracownikom starostwa jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Zamykam obrady 37. sesji Rady Powiatu Kozienickiego w dniu 28 grudnia 2017 roku. Dziękuję bardzo.